kolejnym filmie. To miał być filmik o pakowaniu, bo o taki filmik mnie prosiliście, pakowanie na wakacje, natomiast myślę, że będzie to filmik, jak totalnie wielkim proszku jestem, bo jeszcze jestem naprawdę totalnie niezorganizowana jeszcze, ale to zaraz się zmieni. Więc pokażę Wam mniej więcej, co zabieram. Bardziej to będą ciuchy, chociaż tutaj trochę kosmetyków już mam mniej więcej naszykowanych. Właśnie wyszłam spod prysznica, więc mam trochę mokre włosy. Mam nadzieję, że to Was nie zraża. No i wyjeżdżam na wakacje. Nie będzie mnie przez jakiś czas, ale będę oczywiście... filmiki będą się pojawiały, tak jak Wam obiecałam, co drugi dzień. Tylko będę troszeczkę później odpisywać na komentarze. Ale oczywiście na nie wszystkie odpiszę. I co ja ze sobą zabieram? A i jeszcze pewnie się zapytacie mnie, gdzie jadę. Jadę do Włoch. Tam też mieszka moja ciocia, taka najlepsza przyjaciółka mojej mamy. One są naprawdę takie, one są bardzo blisko, tak jak ja jestem z moją przyjaciółką, więc bardzo fajne. No i nie będę tam nagrywać żadnych vlogów, nie będę tam nagrywać żadnych filmików, chociaż krajobraz jest grzechu wart, ale to będą takie nasze rodzinne wakacje i po prostu postanowiłam, że poświęcę się w 100% właśnie mojej rodzinie. No i tak, co ze sobą zabieram? Przepraszam Was bardzo, ale właśnie pisałam z Roxaną przed chwilą, z Lady Kinga Deja Vu. Zapraszam Was serdecznie na jej kanał. Jeżeli jej nie znacie, chociaż ja bardzo często jej wspominam, to na pewno ją znacie. Oczywiście pozdrawiam się serdecznie. Ona jest teraz w Meksyku, więc tam piszemy do siebie, co ona tam porabia i tak dalej. No także tylko zerknęłam, ale już wracam do Was. Widzicie, to taki nieogarnięty film. No dobrze, co ja ze sobą zabieram? Jadę samochodem. Notabene jestem trochę przerażona, że jadę samochodem z dwulatką. Ale dobra, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Muszę wymyślać, znaczy wymyślałam już trochę parę jakichś tam różnych gierek i tak dalej, różnych zabaw. Mam nadzieję, że to się uda. Może zacznę od ciuchów. Biorę taką sukienkę. To jest sukienka z Zary z Baskinką. Bardzo fajna, taka pomarańczowa. Ona bardzo fajnie się właśnie nadaje z takich ciepłych dni. W ogóle ten krajobraz taki. No, już się nie mogę doczekać. Naprawdę nie mogę się doczekać, jak zjem pyszne spaghetti, jak zjem lasagne. Moja ciocia robi taką pyszną lasagne i moja ciocia w ogóle robi najlepsze spaghetti bolognese. Mam nadzieję, że nauczy mnie w końcu tego sosu. To się z Wami podzielę, jak mnie nauczy. Natomiast wiem, z tego co wiem, że to tak naprawdę tajemnica tkwi w długości gotowania tego sosu. Pamiętam, że ona go gotuje bardzo, bardzo długo na bardzo wolnym ogniu, aż ten cały sos z tych pomidorów gęstnieje. W ogóle nie będę się rozgadywać. O Boże, ale oliwki, jakieś tam lody. Dobra, wiem, dosyć. Kolejna sukienka, którą biorę, to jest... taka właśnie bez ramionczek, żeby nie mieć śladów, palić się. Ale to jest taka sukienka, wiecie co, ja ją kupiłam, wiecie gdzie ją kupiłam? W Mango, tak to jest Mango, w jakimś outlecie, w ogóle chyba za 12 albo 19 zł. Mówiłam Wam, że ja jestem mistrzynią okazji, znaczy tak nieskromnie mówiąc. Tutaj mam taką sukienkę z River Island. Kurde, tą sukienkę uwielbiam. Ona jest taka właśnie naprawdę mega włoska. Tylko, że ma tutaj dziurę z tyłu. Nie wiem skąd ta dziura jest, czy ona się jakoś zadarła, czy to było... Dwie ma dziury w ogóle. Czy to jakiś... nie wiem co to było. Czy tutaj był klips i ona była na przecenie z River Island. Ja ją kupiłam chyba, Boże, z 5 lat, czy 6 lat temu, ale ona tak doskonale wpisuje się. A, tutaj jeszcze jest dziura, a to nie wiem. Kurczę. Się wpisuje. Tutaj mam taką sukienkę też z River Island, którą chyba też wezmę. Ona fajnie wygląda, ma fajny kolor, jest takich taka marszczona, w ogóle tak ją można zapakować i nic się z nią nie dzieje, więc idealna na podróż. To tutaj jeszcze miałam. Tutaj mam na wierzchaczkach rzucić. I co ja tutaj jeszcze mam? Tą sukienkę bardzo lubię. Ona ma bardzo fajny kolor. Jakoś tak bardzo ją lubię. Od dłuższego czasu ją mam i ja ją kupiłam na bazarze. Oczywiście u Chińczyków. No bo u kogo? Tak, to byli Chińczycy. Biorę taki rampers z American Eagle, który sobie kupiłam w tamtym roku na przecenie. To jest SK. Bardzo fajny jest. I do tego Panama.
To chyba nawet jakiś outfit of the day był z moich wakacji, jak byłam w marcu czy w kwietniu. Biorę taką bluzkę. Ona jest z długim rękawem. Staram się za dużo tych rzeczy z długim rękawem nie brać. Ale tą bluzkę kupiłam w TK Maxie. To jest firma Max Studio. I ja ją kupiłam chyba za 69 zł. No, także to była super okazja. Ona jest taka tutaj rozkloszowana. Fajnie te rękawy. Ja bardzo lubię, jak są podwinięte rękawy. I teraz tak, biorę tą bluzkę. Tą bluzkę kupiłam chyba, słuchajcie, naprawdę z 10 lat temu. Przysięgam wam, w Zarze. 8 lat temu. Nie, chyba naprawdę 10 lat temu. To nie jest żart. I to jest bluzka, która jest no w stanie niezniszczalnym, bo to jest taki fajny materiał. Do tego biorę jeszcze taką bluzkę niebieską. To jest bluzka też z Zary MK. Ona ma z tyłu taki fajny, do tego jakiś fluorescencyjny stanik i też fajnie się wpisuje. Krajobraz. No i taką jeszcze biorę bluzeczkę. To jest taka fajna ekologiczna bluzka. No i tak wygląda. Z River Island. Też ją kupiłam na jakieś przecenie oczywiście. No bo jak? Żeby inaczej. Dobra. Tutaj mam jeszcze taką sukienkę z H&M-u. W ogóle z H&M-u mam mało rzeczy. Ale ta sukienka jest z takiego fajnego materiału, takiego wiecie, śliskiego materiału i bardzo ją lubię, ona bardzo fajnie wygląda pochlebnie, natomiast to podkreśla trochę nasze kształty, ale myślę, że we Włoszech to jest wszystko na miejscu. No i tutaj jeszcze sobie przygotowałam jak na razie taką sukienkę z Zary Eske. Kurczę, bardzo tą sukienkę lubię, powiem wam, że ona naprawdę, ona z tyłu ma tutaj takie boczki ma. Wycięte i to jest na stanik. Tutaj ma ściągacz, więc możemy sobie coś tam ściągnąć, jak chcemy. Także to są na razie moje te typy. No i tak, mgiełkę mam ze świeżej bawełny. Tutaj mam taki argan oil, suchy olejek arganowy do ciała, bogaty w witaminę E. I tak mi się wydaje, że go chyba wezmę. Tutaj przygotowałam balsam ze świeżej bawełny. Tutaj mam, to nie jest z Bath & Body Works, tylko tutaj przelałam z Marionu taki jedwab w płynie. Bardzo, bardzo fajne, naprawdę. Szczoteczkę do zębów. Mam Colgate. Średnią. Tutaj mam taki krem organic do twarzy na dzień. Love Me Green. No i właśnie chyba go wezmę, chociaż nie wiem jeszcze. Wezmę na pewno ten skrab cukrowy z Bath & Wrap. Takie małe opakowania. Tutaj mam, jeszcze znalazłam jakąś malutką próbkę. Taki mini szampon z Osi. Też wezmę. Zły, ile gadam. No i jak na razie to jest tyle. Nie spakowałam jeszcze żadnych butów. Czy w ogóle nic nie spakowałam. Muszę to zrobić i jeszcze dodatkowo muszę pomyśleć, jakie lakiery wezmę. Na jakie sobie pomaluję. Na razie mam Fiji. Na pewno bardzo długo go mam i powiem wam, że odkąd sobie zrobiłam taki migdał, kształt migdała na paznokciach, to o wiele rzadziej muszę malować paznokcie, bo mi się nigdzie nie zahaczają i tak dalej. Myślę, że sobie chyba pomaluję na Cute as a Button z Essie. Taki ten pomarańczowo-różowo jakiś tam letni kolor. Myślę, że to będzie fajny kolor, będzie pasował mniej więcej do większości stylizacji. No i widzicie, no miałam taki filmik nagrać dla was z tym pakowaniem i mi się nie udało, bo już się nie wyrobię, ale no to nic straconego, może jeszcze mi się uda później coś nagrać dla was. Okej, kochani, ja uciekam, trzymajcie się ciepło, wam też życzę miłych wakacji, mam nadzieję, że fajnie spędzacie czas i będziecie mieli fajną pogodę. No i oczywiście zapraszam was na wszystkie filmy, bo wszystkie filmy będą się pojawiać, tak jak wam powiedziałam. Codziennie, znaczy co drugi dzień, także żaden film nie zostanie pominięty. A tymczasem ja uciekam, ściskam was mocno i jeszcze raz dzięki, pa!